Według naszego najnowszego raportu e-commerce kupuje wygodnie. Ostatni zakup w 7 na 10 przypadkach miał miejsce w sieci. Sklepy stacjonarne od 5 lat sukcesywnie tracą swoją pozycję jako preferowane miejsca zakupu. Prawie 40% konsumentów deklaruje, że w e-commerce kupują 5 i więcej razy w miesiącu, co oznacza, że na zakupach przez internet jesteśmy minimum jeden raz w tygodniu. Polacy chodzą na zakupy do sieci, ponieważ w sieci znajdą wszystko. Kupują produkty modowe, elektronikę, artykuły spożywcze, chemię domową, a także leki. W tym roku jednak spadł znacząco odsetek kupujących tę samą markę w wielu kanałach, to jest w sklepie stacjonarnym i w sklepie internetowym. To pierwszy rok sporego spadku liczby osób kupujących te same produkty i marki w świecie omnichannel. Być może jest to związane z intensyfikacją zakupów w sieci w czasie inflacji oraz koniecznością szybszego podejmowania decyzji, gdy znajdziemy atrakcyjną cenę. Za najważniejszą zaletą zakupów wielokanałowych kupujący wskazali możliwość zakupu produktu online i ewentualnego zwrotu w sklepie stacjonarnym. Drugie wskazanie dotyczyło możliwości obejrzenia produktu w sklepie stacjonarnym, natomiast zakupu w sieci. I trzecia zaleta, którą wskazał prawie co piąty ankietowany, to możliwość kupienia zakupu w internecie i odebrania go w sklepie stacjonarnym, na przykład po drodze z pracy. Rok 2024 przyniósł zmniejszenie wartości koszyka zakupowego we wszystkich kategoriach. Jest to na poziomie, przy najdroższych produktach na poziomie, teraz wartość koszyka jest około między 500 a 1000 zł. Polacy generalnie wydają w tym roku mniej. Ma na to wpływ sytuacja ekonomiczna, inflacja. Według naszego raportu średni koszyk zakupów w internecie to jest 355 zł. Co wyraźnie widać w naszym ostatnim raporcie OmniCommerce kupuje wygodnie, to jest to, że Polacy coraz chętniej dokonują zakupów za granicą. Dlaczego tak się dzieje? Aż 82% kupujących transgranicznie zaczęło kupować coraz chętniej za granicą, ponieważ przede wszystkim ze względu na inflację szukają atrakcyjnych cen produktów. Ponadto szukają także produktów, których nie znajdą w sklepach rodzimych. Jeżeli chodzi o wartość koszyka zakupów transgranicznych, to jest ona średnia między 250 zł a 500 zł. W naszym raporcie OmniCommerce kupuje wygodnie. Widać również, że połowa spośród kupujących za granicą kupuje także w krajach pozaunijnych i tutaj na przykład AliExpress czy na platformach innych chińskich Shein i Temu. Jednak konsumenci kupujący na platformach transgranicznych poza Unią Europejską, 71% wskazuje również, że mieli jakiś problem z zakupem. I najczęściej jest on związany z obsługą zwrotów, ze słabą jakością produktów. I to jest niepokojący fakt, ponieważ bardzo dużo kupujemy poza Unią zabawek czy mody. Również konsumenci kupujący poza Unią nie wiedzą, co się dzieje z ich danymi osobowymi. To jest też ważny sygnał i dla naszej organizacji, i dla organizacji konsumenckich, aby zwiększyć edukację konsumenta w zakresie tematów między innymi danych osobowych oraz co się dzieje, kiedy kupuje czy na platformach chińskich, czy na platformach pozaunijnych. Jak płacą konsumenci transgranicznie? Przede wszystkim za pomocą szybkich przelewów, szybkich płatności, tak zwany pay by link. Konsumenci robią zakupy transgraniczne, zwracają uwagę na możliwość płatności u polskiego operatora. To jest bardzo ważne. Na przykład przelewy 24. Robi to prawie co trzeci kupujący transgranicznie. Zwracają także uwagę na przetłumaczone szablony, opisy produktów, możliwość otrzymania
wpłaty za zakupy. Przy zakupach transgranicznych, w przypadku dostaw, najważniejsza jest także możliwość monitorowania wysyłki oraz darmowa dostawa. Zresztą na to również wskazują konsumenci kupujący, dokonujący zakupów w sieci na terenie kraju.